Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pójdę na dwór, żeby pokazać Wam, jak u mnie na podwórku wygląda wiosna. Zobaczcie, kochani, na niektórych drzewach dopiero widać pączki, ale mam takie drzewa, na których, zobaczcie, już wszystko popękało. Zobaczcie, na tym krzaczku też już zaczynają pojawiać się liście. W tle na pewno słyszycie ptaki, ale nie tylko samochody, bo za płotem mojego osiedla jeżdżą samochody. Zobaczcie krzaczek, tam jest mój cień. Pomacham do Was. Na pewno macie teraz ubaw z Pani Ani. Zobaczcie, kochani, to jest wierzba, która rośnie wprawdzie już poza terenem mojego osiedla, ale zobaczcie, jakie ma ciekawe listki i nie tylko. Co to może być? Pomyślcie, co to może być? Zagadka. Co tutaj widzimy? Coś Wam jeszcze ciekawego pokażę. Tutaj jeszcze nie ma liści. Są widoczne tylko i wyłącznie pączki. Ale tam wysoko jest takie coś, co wygląda jak dziwny krzaczek. Dzięki brakowi liści możecie zobaczyć, jak ptaki wybudowały sobie gniazdo. Kochani, do wykonania dzisiejszego eksperymentu będziecie potrzebowali gorącej wody, poproście rodziców, żeby Wam zagotowali wodę, słoika bądź szklanki, sól, jakieś patyczki. Ja akurat mam tutaj zepsuty flamaster i okropnie rysującą kredkę, bardzo twardą, sznurek i łyżkę do mieszania. Zaczynamy eksperyment. Pomoże mi mój syn Maciek. Dzień dobry. Maciek nalewa wodę do słoika. Pamiętajcie, woda musi być gorąca. Tak mniej więcej połowę słoika nalewamy wody. Aż mi kamera zaparowała. I teraz powoli Maciek będzie wsypywał sól. Maciek, weź łyżkę i wsypuj łyżkę soli. Syp i mieszaj. Strasznie głośno mieszasz. I następna łyżka. I moi drodzy, musimy zrobić coś, co chemicy nazywają roztworem przesyconym. Co to znaczy? To znaczy, że musicie wsypywać sól łyżka po łyżce i mieszać dotąd, dopóki sól się już nie rozpuszcza. Czyli jeżeli wsypiecie jakąś łyżkę soli, a ona już nie będzie się rozpuszczała, oznacza to, że zrobiliście właśnie taki roztwór, jak trzeba. Maciek, wsypuj kolejne łyżki. Zobaczcie, u nas już trzecia łyżka. Ciekawe, ile u Was. Kochani, my już wsypaliśmy sól. U nas już się przestała rozpuszczać. W naszym przypadku było to 5 łyżek. Ciekawe, ile będzie u Was. Teraz Maciek włoży przygotowany sznureczek przywiązany do patyczka. Tylko trzeba mocno zamoczyć. Maciek, musisz łyżką go tam wepchnąć.
Zobaczcie. Sznureczek musi być zamoczony. Moi drodzy, to na tyle z tym eksperymentem dzisiaj. Zobaczycie, co się będzie działo. Proponuję, żebyście postawili to w jakimś miejscu, które będziecie mogli obserwować. Może być na oknie, w kuchni, jeżeli mama się zgodzi. Może być u Was gdzieś na parapecie. Tak, żebyście mogli codziennie zaglądać, co się z tym dzieje. Ten eksperyment będzie dosyć długo trwał, także będziemy sobie mogli obserwować, co się dzieje każdego dnia. Ciekawa jestem, kto z Was pierwszy będzie miał jakieś ciekawe efekty. Kochani, widzieliście już budzącą się do życia wiosnę u mnie na osiedlu i w okolicach. Za Wami jest już pierwszy eksperyment w tym tygodniu. Pamiętajcie o założeniu kart obserwacji. Każdy eksperyment będziecie mogli sobie zapisywać i na takich kartach i później będziecie mogli sobie z tego złożyć taki zeszyt eksperymentatora. W linkach na Librusie do rodziców prześlę Wam taki wzór, co mniej więcej powinno się znaleźć na tej karcie, ale nie musicie tego drukować. Proponuję, żeby każdy z Was sam własną kartę zrobił. Potraficie to zrobić. Co jest ważne? Na tej karcie powinno być Wasze imię. No, imię eksperymentatora. Powinna znaleźć się też data eksperymentu. Możecie datę zapisać oczywiście jednym z trzech sposobów, które poznaliśmy. Czyli przypominam, datę sposobem słownym, czyli słownie zapisujemy nazwę miesiąca. Datę z użyciem znaków rzymskich, czyli zamiast nazwy miesiąca używamy rzymskiego jego odpowiednika. Lub trzecim sposobem, używając liczb arabskich. Pamiętacie anegdotkę o liczbach arabskich, że one wcale nie są arabskie, powinny się nazywać hinduskie, ale o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, nie będę Wam zawracała tę głowy. Pamiętajcie też, żeby każdego dnia, kiedy będziecie sobie obserwować swój eksperyment, w przypadku naszego dzisiejszego, nie musicie tego robić codziennie, możecie sobie to robić raz na dwa dni i zapisywać datę dnia, kiedy obserwujecie, co zrobiliście, co zobaczyliście. Można to sfotografować, narysować, zapisać jeszcze, opisać dokładnie, co jest na fotografii, na rysunku. A, i co bardzo ważne, jak zaczynacie pisać na karcie obserwacji, musicie też napisać, jak się nazywał Wasz eksperyment i czego użyliście do tego eksperymentu. Czyli pamiętajcie o tytule Waszego eksperymentu. Ten możecie nazwać, nie wiem, fabryka kryształów albo zabawa z solą, co Wam do głowy przyjdzie. Potem możecie napisać, czego użyliście. No oczywiście, tak jak powiedziałam, imię, data powinny się tam znaleźć i co dwa dni możecie sobie zaglądać do tego eksperymentu i zapisywać Wasze obserwacje. Kochani, mam świadomość, że niektórzy na hasło matematyka przez te kilka dni, które pracowaliście ciężko, reagują alergią, wysypką lub innymi konwulsjami. Mam świadomość, w związku z tym dzisiaj nie musicie, ale tylko dzisiaj bawić się królową nauk. Możecie ją na chwilę odłożyć. Natomiast w zamian za to będzie zabawa muzyczna. Prześlę w linkach na Librusie Waszym rodzicom piosenkę Moja Fantazja. Bardzo bym chciała, żebyście się tej piosenki nauczyli śpiewać. I ci, którzy będą mieli ochotę, nagrają mi filmik i wyślą na maila, którego rodzicom podam. Także czekam na filmy z niecierpliwością, żeby zobaczyć Wasze piękne buźki i posłuchać Waszych pięknych głosików, których już strasznie dawno nie słyszałam i bardzo, bardzo za Wami tęsknię. Moja ostatnia praca dla Was na dzisiaj to, moi drodzy, przepiękny, fantastyczny plakat. Plakat będzie pod hasłem rzeczownik. Czyli co ma być na plakacie? Wszystko, co wiemy o rzeczowniku. Najważniejsze, nie zapominamy o tym, żeby w plakacie pojawiły się pytania.
pamiętamy pytania, moje skleroski, co? Kto? Pytamy o ludzi. Tylko o ludzi. A co? O pozostałe rzeczy. Możecie tam narysować wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Im więcej zrobicie obrazków, im będzie ten plakat ciekawszy, tym będziecie mieli większą bazę do Waszej własnej wiedzy. Pamiętajcie o tych pytaniach. Technika przygotowania Waszego plakatu i format, czyli wielkość Waszego plakatu, jest dowolna. Może to być kartka A4, może być A3, a jak ktoś ma ochotę, może zrobić większą. Możecie w ogóle przygotować jakąś niezwykłą prezentację. To wszystko zależy od Was. Bardzo bym chciała zobaczyć efekty Waszej pracy. Więc po zakończonej pracy bardzo poproście rodziców, jeżeli będą mieli oczywiście czas, o wykonanie fotografii i przesłanie jej do mnie również na maila. Bardzo chciałam podziękować Wojtkowi i Konradowi, i ich oczywiście rodzicom, którzy przysłali mi pierwsze prace chłopaków. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bardzo za Wami tęsknię. Ściskam Was mocno. Wysyłam buziaczki. Przybijam Wam piąteczki. Kochani, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że dzięki tym filmom nie zapominacie, jak wyglądam. Myślcie pozytywnie, będzie dobrze. Spotkamy się wkrótce. Myślę, że to minie szybciej, niż nam się wydaje. Ta nasza rozłąka. A dzięki naszym filmom będziemy mogli się spotykać. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, wszystkich chłopaków, wszystkich rodziców. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!